każdy o tym dobrze wie, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Na pierwszym planie kolega Marek Wojnarski. Tak, witam serdecznie wszystkich hodowców, hodowczynie, wszystkich widzów. Czyli aktualnie hodowca lotujący w oddziale Mielec. Tak. Ale ja chciałbym na razie, żebyśmy wrócili do tego, co było wcześniej, czyli do początków hodowli i pokrótce opowiedzieli sobie taką historię, jak to wszystko się rozwijało. Kiedy w ogóle pan się zaczął interesować i kiedy wstąpił do PZHGP? No czy to jest tak, gołębiami to zacząłem się interesować pewnie jak większość hodowców, od dziecka, nie? Do PZHGP wstąpiłem w 92 roku, 1992 rok. No wiadomo, że początki były jakie początki, no bo to tak człowiek miał gołębie jakie miał, od jakichś tam kolegów, coś tam ktoś podarował i tak można powiedzieć. To się zaczynało tak coraz bardziej, wiadomo, tam była no, trudna sprawa była na początku, nie? Bo tych gołębi nie było tego, takie wszystko było jeszcze w tamtych latach, takie było wszystko, dostęp do karm, do wszystkiego był trudny, nie? Uciążliwy. No, powiedzmy, że to teraz ten sezon 22 to już będzie 30 lat. No, już trochę będzie. To i trochę się zmieniło przez te 30 lat. I trochę, może powiem tak, to nawet nie przez 30 lat, bo do tego dojdziemy, jak skończyłem lotowanie, można powiedzieć, w Jaśle, w 13-14 roku praktycznie, a tutaj to jest raptem tam 5-6 lat i to się już zmieniło diametralnie też, nie? Ale wrócimy do tych początków, to mówię, że no tak po prostu jak to początki były, także po prostu no, leciało się słabo, gołębi się szukało troszkę, trochę tego, trochę tamtego, no ale później poznałem tam kolegę w oddziale właśnie, bo to lotowałem w sekcji Nowy Żmigród, oddział Jasło, który po prostu tak mnie wyprowadził trochę na taką dobrą drogę, że tak powiem. Żeby nie szaleć, to tu nie szukać, tam nie szukać, tylko żeby się trzymać jednego i tam od niego trochę gołębi dostałem. No i tak zaczęło po prostu nieźle to układać się, nie? To wiadomo, że to już tam parę lat upłynęło. I tam na młode jakieś tam wyniki zaczęły się pokazywać, tam mistrz sekcji, wiadomo, później tam gdzieś w trójce w oddziale, coś tego, nie? No ale wiadomo, w miarę jedzenia, apetyt rośnie i chciałem po prostu coś dołożyć do tych gołębi, bo uważałem, że te gołębie, które miałem, to może, nie wiem, może moja wina, może gołębie były za słabe, no w każdym razie chciałem spróbować coś innego, nie? No i po kilku telefonach trafiłem właśnie na rodzinę Łepuch i gdzie nawiązałem z nimi po prostu kontakt. Zakupiłem pierwszego gołębia w 2006 roku. To był syn Wosa 94. I tak się ta historia zaczęła właśnie. I nie trzeba było długo czekać, bo w 2007 roku tam dokupiłem kilka jeszcze jakichś gołębi. Połączyłem to z tymi gołębiami, które miałem, te swoje. I no bo nie miałem na tyle tych oryginalnych od wypuchów, tych gołębi. I już widać było, że te gołębie, po prostu kilka tych gołębi na młode zaczyna tam pokazywać się fajnie, nie? I tam można powiedzieć przez dwa lata doszło do tego, że przeszedłem całkowicie na hodowlę gołębi Łepuch. Czyli w 100%? W 100% na tą hodowlę przeszedłem. I no, później kwestia, wiadomo, to jest obstarzenia sobie gołębnika, nie? Bo to człowiek tak, o fajnie młode przeleciały, zdobyłem tam jakiś mistrza oddziału. To rocznymi trzeba lecieć. Roczne fajnie lecą, 5-6 lotów, przychodzi jakiś ciężki lot, no i tych rocznych wiadomo nie ma, nie? A tu no, innych gołębi nie było, nie? I też to tak można powiedzieć ze dwa lata tak uciekło, że tak powiem, takim sposobem. No ale później jak już troszkę miałem tych gołębi dorosłych, no to już i byłem dwa lata z rzędu mistrzem okręgu w B-klasie. Mistrzem i wicemistrzem okręgu w B-klasie. Dwa lata z rzędu byłem mistrzem okręgu na młode też. Miałem olimpijczyka, który zajął 5. miejsce
Nietzsche, tak. Kategoria H. H, tak, w jednym roku. Gołąbek był 8 razy zakoszowany, 6 razy w pierwszej dziesiątce w oddziale. Tak. Konfitzen miał 10, chyba 97, coś takiego. Tak. No. Także no, super gołąb. I powiem tak, on nigdy nie miał pierwszego konkursu, dlatego że miałem super lotnika, gołębia Marko, którego tak rodzina Łepuch nazwała, dokładnie pan Krzysztof, od mojego imienia, który miał numer 504. I ten 504, on miał pierwsze konkursy, bo oni siadali niekiedy we dwa na raz, ale ten pierwszy 504 pierwszy na ten, na antenę. On miał 6 razy chyba, tak? 6 razy pierwszy konkurs. On wygrywał na 6200 gołębi, 5800 i tak dalej. No. Ale to jak był pierwszy, to był pierwszy, ale on i tak później tam w dziesiątce fajnie siadał. Ale co ciekawe, że do B klasy za 2 lata miał z 7 lotów miał koeficjent 11. Brakowało mu jednego konkursu fajnego, nie? No nie zrobił. No to myślę, to na drugi rok ma zaplecze znowu, to na następny rok, czyli na trzeci rok, nie? Bo ten jeden rok pójdzie w niepamięć, nie? No to z tego. Wyjściówkę miał dobrą. I też urobił fajnie parę konkursów, ale tego jednego mu dalej brakło. No i tak, co zrobić? No i tak kariera... No tak, tak, akurat bardzo często to się dzieje. To się dzieje. Jeden konkurs tylko brakuje. No i dlatego też można tak podsumując, że trzeba mieć w hodowli trochę szczęścia, nie? Bo niekiedy właśnie jest taka sytuacja, brakuje jednego konkursu i gołębia nie ma, nie? No ale olimpijczyka pan miał, więc to już taki mniejszy niedosyt. Nie? Olimpijczyka miałem i podkreślę jeszcze raz, że to o tych gołębiach, o których mówimy, to są 100% gołębie łepuchy, po łepuchach gołębi, które są bardzo no, super gołębie i na pewno nie będę szukał nigdzie innych gołębi, tylko dalej, jak będę coś sprowadzał, to tylko od łepuchów, gdzie serdecznie za to wszystkim jestem wdzięczny i chciałbym im podziękować przy okazji za gołębie, za pomoc i za w trudnych momentach za podtrzymanie na duchu też, bo taka sytuacja też była nieraz. I jeszcze raz dziękuję z całego serca. Wracając jeszcze do tego właśnie olimpijczyka, bo on był olimpijczykiem jako 2-letni gołąbek, wylatał ten wynik, a jako roczny w oddziale Krosno był chyba zakoszowany 5 razy i na pewno miał 4, a może miał 5 konkursów. Tym miał 500, chyba był trzeci w oddziale z 500. I do B klasy właśnie on miał liczony wynik też, jako roczniak, nie? Także on fajnie siadał i no super, no. A jako 2-latek to był gołąb, mówię, no nie do zatrzymania, nie? Mówię, był 8 razy w koszu i 6 razy w dysze. W dysze, no. Miał 8 konkursów miał i 6 razy w pierwszej dziesiątce. Tak, a no. To był gołąb z jakich gołębi w ogóle? To był gołąb od góry, ze strony ojca, to był tam taki super rozpodowiec od rodziny Łepuch, Wik Grondelars. Był nałączony, bodajże jak dobrze pamiętam, na samiczkę z tej właśnie złotej pary Romario Raze Enkelin 020 z Werbrugenów. A od dołu tam było z Marcela Albrechta samiczka. I co ciekawe, kariera też tej pary, można powiedzieć, się szybko zakończyła, bo ta samica mi uciekła w zimie, matka tego olimpijczyka. No. Karmiłem, ten wiatr otworzył drzwi i ta samiczka mi uciekła i także za dużo ani rodzeństwa, ani po olimpijczyku nic, bo ten gołąb został później sprzedany w olimpiadzie, także no mam tam jeszcze coś z tej linii, ale bo siostrę miałem, pełną siostrę z gniazda miałem jeszcze tej samicy, odzyskałem ją, bo taki kolega gdzieś tam koło Opola do mnie dzwonił, że ma takiego gołębia i mówi, to jest siostra olimpijczyka, nie? A ona mi zginęła na locie. Na 500 była pierwsza na oddział, on był drugi, zaraz za nią, a dam ją na maraton i taki był dość ciężki i zginęła mi, nie? I gdzieś chyba po 2 latach on do mnie właśnie skontaktował się ze mną, bo mówi, że ma gołębia 25-30 numer z 10 roku. On mówi, to będzie siostra olimpijczyka. Ja mówię, no tak, to będzie siostra olimpijczyka. No i oddał mi tą samiczkę od tego, nawet chciałbym się z nim skontaktować, jakby słuchał tego filmu, to bym prosił o telefon, bo tak naprawdę to nie podziękowałem mu nawet jeszcze za to, bo tam jakieś mutki, tylko że ja tam do niego straciłem. Ja tutaj mieszkam teraz, a to gdzieś tam koło pola było, już nie pamiętam gdzie dokładnie, bo tam był u niego, a chciałbym mu jakieś mutki albo coś za to po prostu tam jeszcze, to już chociaż parę lat uciekło, ale... No także w razie co, to na końcu filmu będzie numer, będzie no, można do pana Marka zadzwonić. Zadzwonić i się skontaktować, jak ten hodowca jeszcze w ogóle lotuje, jak ma gołębie, nie? Jak chce po prostu. I z tej samiczki
tam coś właśnie z tych gołębi jeszcze jest w tej linii. No. No, ale to tylko chyba dwie sztuki. No jednego samczyka, można powiedzieć półbrata olimpijczyka, dałem no, kilka w sumie gołębi dałem i między innymi jego też koledze takiemu Grzesiowi Grzybowskiemu, bo jego można powiedzieć miał gołębie ode mnie, młode, fajnie leciał i spalił się mu gołębnik razem z gołębiami w zeszłym roku, w 2020, nie? Fajnie leciał, po trzech lotach był pierwszy w oddziale, pierwsze gołębie miał, pierwsze lotniki i super leciał i po prostu no, spalił się mu gołębnik, nie wiem z jakich tam przyczyn, ale gołębie mu się spaliły wszystkie, no był chłopak, można powiedzieć, takim dosyć ciężkim momencie, bo tam i żona chodziła do tych gołąbków i dzieci też, tego, jak wiadomo, jak gołębie, nie? Jak rodzina. I po prostu dostał kilka gołębi w prezencie i tego półbrata, można powiedzieć, tego olimpijczyka też on ma. No, piękny gołąb, zadowolony, fajne gołąbki ma po nim tam też. A on, niech mu służy. No. Dokładnie, także powiedzmy, że o tych olimpijczykach porozmawialiśmy, czyli to był mniej więcej okres, kiedy lotowanie w Jaśle tak. Już powoli pan zakończył. Tak, bo to był ostatni rok, można powiedzieć, bo ja wyjechałem do Niemiec, ostatni rok był w 2014 roku, ale to już takie bez jakichś tam sukcesów, gdzie muszę podkreślić, że naprawdę miałem wtedy drużynę do lotowania, bo do tej pory to miałem gołębie, ale to chodzi o drużynę, o budowanie drużyny, nie? Gdzie miałem w 50, można powiedzieć, trzylatki, które miały konkursy, które po prostu nadawały się do takiej gry twardej, nie? No ale no niestety, wyszło jak wyszło i wszystko się to, można powiedzieć, pozmieniało, posypało, po powrocie z Niemiec, no to tutaj po prostu zamieszkałem. Tak, czyli była chwila przerwy. Była przerwa, tak. To znaczy, to była przerwa. Od którego roku tutaj pan lotuje? W 2013 roku wyjechałem do Niemiec. W 2017 bodajże tutaj zjechałem. I miałem kilka młodych gołębi, to tak próbowałem sobie z tego gołębnika, takiego malutkiego jeszcze, tutaj lotować, ale to były takie, próby, bo to powiem tak szczerze, że lotować gołębiami to trzeba też po prostu mieć wszystko dopięte na ostatni guzik. A tutaj po prostu było dużo roboty, dużo pracy, dużo remontu, dużo wszystkiego i te gołębie były takie, można powiedzieć, na troszkę na bocznym planie, nie? Bo chciałem po prostu pokończyć inne sprawy. Nie miałem gołębników, gdzie sam to też robiłem, te gołębniki wszystkie. Pracy to było masę, bo tu jest gołębnik za mną, on ma 18 chyba metrów długości, 4,5 szerokości. To był inny budynek, ja go do połowy rozebrał. To, co było murowane w pustaku, rozebrałem go. Całą konstrukcję, podłogę, wszystko zrobiłem z drewna. I ten, z samej dachówki jest 1700 na dachu, no to jest duże, nie? Trzeba było się trochę napracować. Trzeba było się napracować, a to mówię, a oprócz tego jeszcze był dom, też trzeba było remontować, to wszystko było do tego. To nie jest tak, jak komuś się wydaje, że o, przyszedł i nie leci nic. To nie jest tak do końca, bo jest takie powiedzenie, po malutku Andzia chodzi, nie? Hodowlę trzeba, drużynę trzeba malutku budować i trzeba to, tak jak myśmy rozmawiali przed tym, że ona musi po prostu się dobrze zakorzenić, musi się zrobić taki trzon twardy, pewny i wtedy można lecieć przez kilka lat. Ja uważam tak. Nie każdy musi się z tym zgodzić, ale ja tak uważam. A tak na hura, że ja polecę jeden rok sobie przyłożę się do gołębi i coś ulecę, a przez 5 lat nie będzie słychać, no to po prostu no, z mojej strony to nie tędy droga. To nie tędy droga do tego. Tak jest, czyli teraz te gołębniki powstały, one powstały już w 2018 roku. Nie. A, czyli no właśnie. Bo To nie. W 2017 roku to tu był taki, mówię, budynek, nie było nic. Postawiłem sobie tutaj z boku taki mały gołębnik, taki 2 na 4 i tam miałem kilka młodych, nie? Na dole tutaj, gdzie jest rozpód, no to tu były gołębie właśnie, zrobiłem sobie na rozpód. A góra była w ogóle, było co innego. Ja to dopiero przerabiałem, rozbierałem i przerabiałem to wszystko. I zrobiłem część, żeby w 2018 czy 2019 roku włożyć gołębie młode. Czyli zrobiłem część tutaj na młode. A tam dalej nie było nic, tam było rozwalone wszystko. I przez to też, że tak było, to jak wchodziłem do rozpłodu, też uciekły mi chyba 2 albo 3 gołębie.
No bo tam nie było dachu, nie było nic. Jak wchodziłem, no to te gołębie po prostu nad głową mi, super gołębie, no ale co zrobić, no. Uciekły mi. I oczywiście zrobiłem gołębniki lotowe na młode, gdzie wloty były tam na ścianie. No i to do końca chyba nie zdawało tak do końca egzaminu, no bo jednak gołąb lubi wolierę. I po prostu teraz to przerabiałem, w tamtym roku przerabiałem tak, że zrobiłem woliery i wloty zrobiłem na tym z wolier. Także gołębie mają korytarz, zresztą tam pokażemy później, nie? Tak, no właśnie no. Na tym się też trochę dzisiaj skupimy, że ja w sumie będę miał sam niespodziankę, bo jeszcze w środku nie byłem, no, więc oprowadzi mnie pan po gołębniku. Tak, jest korytarz, jest wyjście na wolierę, tak, teraz tam jest zasunięte, gołębie siedzą na wolierze, bo to są samiczki i nie mają wejścia, załóżmy, do środka. Jak sobie podsuwam, to sobie wejdą. A później, znowu z następną zimy, no to była praca z drugą częścią gołębnika. Także to, można powiedzieć, szło etapami i tak na zero to jeszcze do tej pory nie jest skończone, bo nie jest skończone, no ale już w tym roku, czyli w 2022, no mam tam ponad 70 gołąbków do lotu, roczne, dwulatki, tam chyba trzylatki. No będę chciał próbować po prostu już coś lecieć. Już ta drużyna powoli się jakoś będzie kształtować. Tak, aczkolwiek dalej powiem, że to jeszcze nie jest też taka drużyna, chociaż mówię, no wiadomo, że są najlepsze gołębie, jakieś asy, ale nie jest powiedziane, że z tych gołębi będą leciały gołębie, nie? Bo to nie ma takiej... Dobrze by było, gdyby tak było. No, gdyby tak było, nie? A i dlatego każdy hodowca, uważam, jeżeli ma materiał, super materiał, bo to jest podstawa, to z tych gołąbków po prostu musi sobie utworzyć swoją drużynę, nie? Bazę na tych gołębiach. Wiadomo, coś nie leci, coś leci super z jakichś gołębi, coś leci na dłuższe loty czy na średnie, ale no to musi już po prostu sam wyczuć, sam dostrzec, sam to jak gdyby wyłowić z tego zaplecza. Ale podstawą dla mnie i to mnie po prostu przekonało, że musi być materiał, muszą być gołębie. I powiem tak, wyniki, które miałem, które osiągnąłem, te sukcesy, gdzie nie miałem jeszcze, można powiedzieć, tej drużyny, którą podkreślam, nie? To one przyszły, że tak powiem, które wylatały, uważam, dobre gołębie. Bo ja zdrowe gołębie i dobre gołębie, bo ja tam można powiedzieć fakt, że chodziłem, karmiłem, pilnowałem, dbałem, ale jakichś tam cudów nadzwyczajnych nie robiłem z tymi gołębiami. Były gołębie poprzednie, które po prostu to samo koło nich chodziłem, ale nie było jakiegoś efektu takiego, nie? Jeżeli wprowadziłem gołębie od rodziny łepuch, to eksplodowało momentalnie. Znaczy, że po prostu jest efekt tego, nie? Ja to mówię tak, myśmy rozmawiali przed tym, że ja to porównuję do sportowców dużo, nie? Do klubów piłkarskich i tego. No bo jeżeli jest klub, gdzie są po prostu gwiazdy, no to ten klub odnosi sukcesy, wygrywa, nie? A gdzie jest... Nie ma tego, no to i gry nie ma, nie? Tak, ale czasem jest taki zespół, że ma wiele gwiazd, ale trener jednak musi coś poukładać. Ale trener musi coś poukładać, to nie podlega dyskusji, musi coś poukładać, ale mówię, no u mnie to tak było w ten sposób, że ja jeszcze powiem więcej, bo mając, zresztą chyba większość hodowców ma jakieś tam swoje wybitne gołębie, 2-3 na gołębniku, nie? One, te gołębie dużo po prostu jak gdyby z charakteru dużo podpowiadają, pokazują, co one potrzebują, co im trzeba, jak on się zachowuje i po prostu przykład się bierze z tych gołębi. Jak ten gołąb sobie, ja chodzę koło niego, on mnie dziobie, on mnie zaczepia i on pilnuje celi, on ma jakiś charakter, prawda? A jak drugi ja wchodzę, on pak, już go nie ma. Fakt, no są też takie gołębie i lecą, to nie powiem, że nie, ale to jednak bardziej gołąb leci, jak to mówią, do hodowcy, do celi, niż... jakby nie miał nic, nie? Także tak to po prostu... Czyli ewentualnie jeszcze właśnie, bo powiedział pan, że gołąb leci do hodowcy, do celi. Czyli jak chcielibyśmy porozmawiać na temat motywacji, to jak to wyglądało u pana w hodowli, tak zazwyczaj w tych latach, kiedy te gołębie siadały najlepiej? Znaczy, ja powiem to w ten sposób, że ja leciałem, łączyłem gołębie, gołębie chowały tak stosunkowo późno, bo żeby 2-3 loty pierwsze były od młódka na tak zwaną obiegówkę. I
jak gołębie po prostu nie dopuszczałem do zniesienia drugich jajek, prawda? Jak już młode były takie w piórkach, rozdzielałem samiczki na wolierę, czy samczyki na wolierę, samiczki przy młodym, nie? I robiłem owlot, wypuszczałem te samce z woliery, potrenowały samiczki na wolierę, przychodziły samiczki, te samczyki do mutki, karmiłem mutki i na wolierkę samica po prostu zostawała z mutkiem. I u mnie to było tak przez 2-3 loty, zależy jak tam pierwsze loty, tak. Później przylatywały gołębie z tego trzeciego lotu, młodych nie było. Młode już były odsadzone. Czyli celki puste. Celki puste. One zajmowały się sobą, rozdzielałem, no i cały tydzień już się nie widziały, nie? Czyli na ten czwarty lot. Przed czwartym lotem to była już taka dobra 300, nie? To zrobiłem w ten sposób, zawsze robiłem, że otwierałem cele samcom, bo cele były do połowy zamknięte. Odwracałem miskę, samce się po prostu cieszyły fajnie i wpuszczałem im samiczki. Dla mnie jest ważne to, że każda samica szła do swojego samca, ja ich zasuwał w celi. Nie było gonienia po gołębniku. Żeby nie skakały tylko już. Tak, bo powiem taką ciekawostkę jeszcze, bo jeszcze tak, wychodził wtedy mi lot kapitalny. Było tak, że miałem mi 6, chyba 7 gołębi w pierwszej dziesiątce w oddziale, nie? Czyli po tym rozłączeniu. Po tym rozłączeniu i po takim pokazaniu przed lotem. To jest ciekawe właśnie, bo zazwyczaj pierwszy lot na wdowieństwo jest niepewny. No, u mnie tak to po prostu się sprawdzało. I zazwyczaj no, masę hodowców, tam kolegów przychodziło, co on zrobił. Ja komuś tam mówię, słuchaj, spróbuj zmotywować, pójść przed lotem, nie? Po locie przychodzi, kurde, mówi, Marek, nic z tego nie będzie. Ja mówię, na czemu? No popatrz, ani jednego w konkursie nie ma. Ja mówię, no ale jak to zrobiłeś? No jak? Otworzyłem samce, samicę wpuścił do nich, mówi, tam goniłeś jeden po drugim. Ja mówię, słuchaj, tak nie może być, bo zrobiła się nerwówka, gołębie się zdenerwowały i mówię, pora połapać ich na lot. Mówię, i one poginęły ci, albo nie zrobię konkursu, dlatego że one nie były wyciszone. A ja po prostu zamykałem ich w tych celach i szedłem do domu. To nie to, że były tam 10 czy 15 minut. One tam siedziały minimum pół godziny. I jak przychodziłem ich łapać na lot, te gołębie, wybierałem takie pary, gdzie samiec siedział w misce rozłożony, samica na nim po prostu stała, ale tak, i huczały sobie, takie były wyciszone. Ja ich brałem na otwartej dłoni na lot. One takie były spokojne. Do kosza, w koszu jak było tych gołębi po 10, to one sobie jeszcze niczym do samochodu dałem, to on się kładł, leżał sobie, był spokojny, cichutki. I to był, uważam, ten moment taki, gdzie gołębie się zabierze. Czyli te ostatnie, to były nawet z 2 godziny z sobą, czy z półtorej, nie? Bo niczym połapałem wszystkie to. Czyli czekał pan, dopóki one już wszystkie się nie uspokoją? Nie uspokoją, tak. Tak, no czyli to powiedzmy te 3 pierwsze loty obiegówka, później ten pierwszy lot tak wyglądał. Tak, drugi, drugi tam była też jakaś 300, to tak samo też. Później jak wychodziła 500, myśmy mieli koszowanie zazwyczaj wcześniej rano, nie? Tak, sobotę. To jest tak. Albo to robiłem w ten sposób, że w tygodniu wyłoziłem gołębie na taki wspólny trening, one przyleciały, później ich rozdzielałem i już nie pokazywałem, gdzie to mało się zdarzało. Jeszcze mimo wszystko próbowałem zazwyczaj tak, że wstawałem wcześniej rano i też pokazywałem na 500. Chyba że zapowiadała się ciężka, nie? To zbierałem normalnie z siodełka samice i samce z celi, bez tego, bez pokazywania. Ewentualnie samcom wieczorem otworzyłem cele i miski odwróciłem im. Tyle. Była jeszcze też niekiedy, bo nie będę mówił tak czy tak, bo maratony mi nie wychodziły. Być może, że jeszcze nie miałem tych gołębi takich obstarzałych na tyle, doświadczonych. A być może po prostu może źle karmiłem, może prawdopodobnie też trochę źle karmiłem, bo ja starałem się karmić lekko. Jednak na maraton może trzeba było troszkę białka i tego dołożyć. No. Ale te maratony mi nie wychodziły specjalnie, ale te 500, 300 to były loty, można powiedzieć, koronne dla mnie. Nie? Tak, czyli powiedzmy... Tak jak pan mówi, lekko karmić, to znaczy, że one były dosyć krótko trzymane, czyli... Tak, tak. Czyli jednak później przychodziła ta 700 i być może brakowało siły pewnie. I one niby były fajnie, gołębie wyglądały fajnie, no ale mówię, no człowiek całe życie po prostu się uczy. Wydawało się, że jak on leci z 300 super czołowo, z 500 super czołowo, to
i maraton. A jednak to jest 100 km dalej, czy 150 i już trzeba inaczej. Tak mi się wydaje, że po prostu tutaj był błąd. Tak jest. Także teraz może przejdziemy sobie do gołębnika. No oczywiście, no, nie ma problemu. Tutaj mamy taki jeden gołębnik rozpłodowy, który teraz wygląda w ten sposób, bo tu porobiłem boksy. Tu były kiedyś były cele, takie duże cele były, ale były cele. A teraz są boksy, które robię, jeszcze nie są skończone, bo nawet nie ma wszędzie zamykań. Ale to po prostu wygląda to w ten sposób. Ja sobie to tak wymyślił sam. Wiadomo, tu się otwiera jedno, drugie do środka. I zrobiłem sobie taką podstawkę pod miskę, coś takiego. I to ma takie zastosowanie, że tak, może to służyć jako tak, w ten sposób. I tam może być młody, ten jajka. Może to służyć w ten sposób też, żeby tu po prostu gołąbek się nie bał, który tam siedzi na tym. A może to służyć jeszcze w ten sposób, jakbyśmy chcieli łączyć i gdzieś tam samczy, gdzieś chciał samicę podziałać, to dzień można ją tam wpuścić, żeby ona przyzwyczaiła się do tego samca. To ciekawe. I później na drugie młode miskę dajmy do góry, to się po prostu nie ugina gdzieś, bo to niektórzy robią tak, że tam gdzieś z boku jest przykręcona, później ta bułka się tam wygina. I chciałbym jeszcze tutaj hodowcom pokazać też, tu kolega z oddziału, Grzesiu Leć, robi ruszty takie, można powiedzieć, bardzo super masywne. Fakt, że ja tu dałem podpórkę, ale uwierzcie mi, że aby tej podpórki nie było nawet, ten ruszt się nie ugnie. On ma, jest drut czwórka, dość masywny, pruszkowo malowany, to jest kapitalna rzecz. Bo to jest tutaj długości metr ten boks ma, nie? O, i takie zamykanie. No, te boksy już takie dosyć spore. Tak, ja jestem... Jest pewność, że... Ja powiem tak, jestem... uczulony chyba na to, że po prostu dany młody musi być z danej pary, bo gdzie nie bądź ktoś tam ma malutki gołębnik rozpłodowy, gołębi dużo, a bo to jest ten potem. Nie, no u mnie musi być pewne, więc ja nie to, że tam można powiedzieć, że to jest, będzie trzymany para cały czas, ale do momentu zniesienia jajek, a później otwieram sobie i oni sobie mogą sobie wspólnie chodzić, nie? Tu jest dwa boksy, tutaj zrobiłem, o! Taką próżnię, gdzie tutaj gołębie po prostu o, na sprzątanie czy coś, to tam są... Dosyć wysoko. Tak, dosyć wysoko, tak żeby nie trzeba było sprzątać co miesiąc, tylko raz na dwa lata. Dokładnie. Czyli tych boksów rozpłodowych tutaj jest... Tu jest 12, o, karmniki też takie kolega Grzesiu robi, także masywne, fajne. O, i tu takie zamykanie, żeby mi to po prostu nie latało. I tu jest boksów 12 i drugi gołębniczek jest z boku i tam jest drugie 12, będzie boksów. Tam jeszcze nie są zrobione. Tak jest. Także teraz może przejdziemy sobie do gołębników lotowych. No, to pójdziemy sobie na górę. Tutaj są gołębniki lotowe dla młodych. Tu jest ruszt plastikowy, siodełka, każde wysuwane z osobna. Do sprzątania. Wiadomo, no, to jest po to, że tam nie trzeba może sprzątać każdy dzień, ale raz w tygodniu trzeba, bo jak później to przerośnie do góry, to koszula. To jest ciekawa koszula. Koszula wisi, bo jak pracuję, to mam co założyć na siebie. Nie, żartuję. Zastosowanie tej koszuli. Znaczy to, ja powiem tak, różni hodowcy mają różne jakieś tam sposoby, ktoś tam ma piłkę jakąś, ktoś ma jakiś tam... nie wiem, no różne rzeczy, manekiny i tak dalej. Ja postanowiłem sobie zawiesić koszulę taką, dlatego że manekin jest bez ruchu. Gołąb się po tygodniu, dwóch przyzwyczai do tego, nie? One chodzą po nim i tak dalej. A ta koszula, jak gołąb przeleci, to ona zawsze się ruszy. I człowiek jak przychodzi do gołębnika, to się rusza, prawda? I mi się wydaje, że bardziej gołąb się taki robi spokojniejszy, jak on się przyzwyczai do czegoś, że coś po prostu jest w ruchu. Jest w ruchu, nie? I dlatego ta koszula tak jest. Czy to jest jakiś... No coś powiem szczerze, że na początku, jak młode odłożyłem, to wszystkie siedziały tutaj. No. Bały się koszuli. A później siedziały za koszulą tam, nie przeszkadzały. I jak ja wchodziłem, to tak nie uciekały strasznie, więc coś to daje. A tutaj są samiczki. Pokażemy? Tak. Samiczki, które są do sezonu lotowego, które tutaj siedzą obecnie.
Teraz sobie siedzą na wolierce. No, to są wszystkie... Tak, no tak jak pan mówił, kadra młoda. Kadra młoda, no bo mówię, no to można po prostu spróbować coś lecieć, może się coś udać, coś powinno się pokazać, ale no z tego trzeba później coś wybrać i coś trzeba tworzyć. To nie jest tak, że ktoś powie, albo nie poleciał, bo nie tego. To są dużo czynników, na to się po prostu składa wszystko. Tu dalej jak przejdziemy, to jest dalej część dla młodych. Tu jest tak, drugi gołębnik dla młodych, taki sam w zupełności jak tamten, tylko jest koszula inna. I też pytanie, tak, koszula jest teraz tym razem biała. Biała taka. Teraz pytanie. Brzuch mi urósł, nie mieściła się, wyrzucę, założyłem dla gołębi. A tu są samiczki, które siedzą teraz. To są samiczki rozpłodowe. Tu są samiczki rozpłodowe i... którą byśmy nie złapali do ręki, to jest na obrączce 370 albo jakiś po prostu imbred już uchowany z tych gołębi zostawiony do rozpłodu. Ale to wszystko mówię z łepuchów, nie? Tak jest. A teraz moje pytanie, bo w gołębniku generalnie jest róż w środku, ale korytarz jest pełny. Tak. Ze względu? Korytarz dlatego po prostu, że w korytarzu karmię gołębie. W korytarzu karmię gołębie. Teraz dałem karmniki tutaj, że jak chodzimy, żeby nie przeszkadzały, ale w korytarzu gołębie są karmione. I one sobie przechodzą do ten i jedzenia karmnika nie mają. Czyli karmnik jest ogólnie zabierany? Znaczy może nie jest zabierany, bo ja się staram tak karmić, żeby gołębie zjadały, nie zostawiały nic więcej. Nie teraz coś tam zostało, bo rano karmiłem i tyle zostało, jutro zostaną mniej, ale one były cały dzień na tym, na zewnątrz, nie? Tak, czyli teraz karmienie dwa razy dziennie? Dwa razy dziennie. Ja powiem szczerze, że... kiedyś tam w Jaśle, w zimie, karmiłem raz dziennie, a teraz karmię dwa razy dziennie i powiem tak, że gołębie są super. Dla mnie są gołębie super. Czyli jednak to karmienie dwa razy dziennie lepiej? Ja myślę, że to jeszcze też jest kwestia, czym karmione są, nie? Bo ja karmiłem tam w Jaśle, można powiedzieć, robiłem w ten sposób, że miałem karmę pierzeniówkę, nie? I jak gołębie tam koniec grudnia, ja na 100 kg jęczmienia wkładałem worek czy dwa worki tej pierzeniówki, mieszałem taką karmę i dawałem taką karmę jako zimowa, nie? Ale mimo wszystko na tej karmie gołębie się zapasały. Teraz ja stosuję karmę zimową od kolegi mojego dobrego Rafała Pasonia, którą mu tam robi tą karmę firma Flornas. Tam jest no, bardzo, bardzo taka fajna karma, urozmaicona, ale też z zawartością owsa, nie? I dlatego ta karma jest taka bardzo lekutka i super. No mówię, no gołębie są, weźmiemy zresztą parę do ręki, to one są takie ubite gołąbki, a nie są zapasione, że tam gdzieś z tyłu ten gołąb tego tłuszczu miał zawsze czy coś, później trzeba było odchudzać. Nie ma takiej sytuacji. Powiem jeszcze taką ciekawostkę, nawet w zeszłym roku miałem dwie takie samiczki bardzo późne, które miały zrzucone jedno piórko, może nawet nie miały. I łączyłem gołębie w lutym, pary. Były nawet przymrozki, przychodziły dość spore. One były, bo tam jeszcze mam jedne boksy, tam na boksach też, pokażemy zaraz. To te samiczki, gdzie się martwiłem o nie, to one zniosły jajka w 7-8 dniu obydwie. O. Tak, te późne, nie? Bo to większość gołębi zniosło jajka, ale o te późne mówiłem. Tak, tak. Czyli uważam, że jednak to po prostu... Jednak ten gołąb musi być trochę... No nie były, po prostu nie miały tego tłuszczu z tej karmy. Tak, z tej karmy nie miały tego. Bo kiedyś, mówię, robiłem to i kuracje tam marchwiowe robiło się, nie? Żeby gołębie zrzuciły troszkę ten tłuszczyk, to wszystko. Przecież one generalnie, jak zaczynają się gonić na jajka, to szybko zrzucają. Zrzucają, nie? Tak. Tylko, że wtedy gołąb, uważam, że jak zrzuca tłuszcz, zaczyna się robić chudy. Za szybko to wszystko idzie, a przy tej karmie one nie są ciężkie i nawet jak na jajka się gonią, to one jednak ten mięsień to wszystko mają. Nie? Także teraz jeszcze kwestia wentylacji, jak w gołębniku jest rozwiązana. No to mówię, na temat wentylacji jestem, można powiedzieć, zielony, bo ja powiem dlaczego, nie? Ale tutaj mam zrobione, tak jak w większości tam, można powiedzieć, hodowców ma w gołębnikach, że powietrze wchodzi tędy. U mnie ma, tutaj te gołębie mają całą ścianę, tam jest siatka wszędzie.
wchodzi sobie tędy i tu jest u góry, uważam, że to jest trochę małe, ale mimo wszystko ucieka to powietrze. Gołębie tam sobie siedzą, tam mają ciszę, spokój. Tam im nic nie wieje, nic im nie przeszkadza, tam nie ma żadnych tych. I tu jeżeli, tu jest gołębik przeznaczony na około 50 młodych, nie? To z tym wszystkim po prostu to im ma wystarczyć, bo one w większości też siedzą na wolierce. Przy, jakby był po prostu mocny wiatr jakiś, ja mogę sobie to zasunąć. O, tu jest u góry pleksa, tu na dole jest siatka, czyli powietrze wchodzi tędy, ale wiatr by im mocno dmuchał. Zasuwam sobie drzwi, gdzie w drzwiach znowu tych, tu jest sklejka, ale tu jest ten. I ten wiatr wyhamuje i spokojnie sobie powietrze wchodzi. Chodzi górą. Przy takich, mówię, jakichś tam już mocnych przeciągach, jakby to były. Bo ja powiem na temat wentylacji, powiem tak, że jeżeli ktoś chce robić wentylację, a nie ma wiele, nie wiem, pomysłu na to, to lepiej, żeby nie robił, bo zła wentylacja to jest gorzej, aby nie było wentylacji, ja uważam. Ja tam w Jaśle lotując, w głębniku, miałem, nie miałem żadnych okienek, otworów, miałem kominki porobione, wszystko zlikwidowałem. Mało tego, miałem eternik, pod spodem miałem podbitkę zrobioną tak jak tutaj. Tylko było po prostu świetlik, gdzie dawał światło mi w dachu, bo to był dach jednospadowy taki. I nie było powietrze, tylko wchodziło w lotem. To był taki otwór 100 cm na 25. Tylko tyle. I tam się działo około w sezonie lotowym do 30 samczyków. W tym głębniku. I tam był klimat kapitalny. Tam nie było żadnych nawiewów, żadnych jakichś odpowietrzników, żadnych wentylatorów. Im po prostu to wystarczało. I dlatego mówię, że na temat wentylacji ja jestem głupi. Zrobiłem później nowy gołębnik, tam drugi, z odsuwanymi sufitami, ze wszystkim, przyszły loty, ze starego gołębnika głębi 30, a z tego nowego 1. Fakt był taki, że później jak już te pogody, bo ja powiem jeszcze drugą rzecz, że gołębnik jeszcze powinien być, jak ma być szczelny, musi być w miarę szczelny. Jak ma być wentylowany, musi być wentylowany. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że przychodzi maj, są nagłe zmiany temperatury. I uważam, że wtedy ten gołębnik trzeba pozamykać to wszystko trochę, żeby ta po prostu temperatura była. Bo wiadomo, gołąb dostaje formę z ciepła. Nie? Przychodzi ciepło i tą formę dostają. Są hodowcy, że grzeją, po prostu mają podgrzewane, mają ten. No ale ja nie mam, no, niestety. Chociaż w lotowych tam samcach mam takie płyty jakieś, ale to one tak się nagrzewają, tam ja wiem, takie letnie są tylko, no bo złamać powietrze można, nie? Ale to w tych dwóch lotowych gołębnikach. Zresztą pokażemy zaraz. Ale ja jestem tego zdania, że żeby ta temperatura była w miarę taka stała u gołębi, wtedy po prostu to wychodzi, tak gołębie dostają formę równą i myślę, że u mnie w tym nowym gołębniku nie było tego, bo przyszedł czerwiec, lipiec, no to wtedy już te gołębie tam leciały, bo i niby gołębie co miały też i konkursy i ten, ale pierwsze loty to jednak z tego starego. Bez wentylacji. Że teraz przeszliśmy do gołębnika samców. Tak, to jest gołębnik lotowy. Rozwiązanie podobne. Rozwiązanie podobne, tak jak tamtych, tylko tu już jest więcej, po prostu większy ten tak. Otwór. I bezpośrednio tutaj jest też... No i tu jest jeden taki właśnie świetlik, który na światło po prostu daje, bo wydawało mi się, że z tego okna będzie za mało troszkę, ale to nie, jednak nie było nic za mało, ale zrobił, to już niech zostanie. Ja sobie wymyślił takie, nie wiem, no tak wymyśliłem sobie takie wloty, gdzie po prostu gołąbki jak wypuszczam, odsuwam sobie tu okienko, one sobie wylatują i po oblocie, wiadomo, jak wylecą sobie, zasuwam i wchodzą sobie tutaj tędy, o, nie? Tam jest antena pod spodem i z lotu jak przylatują gołębie sobie wchodzą sobie tędy. To nie jest, można powiedzieć, jakiś tam wlot czy coś, tylko takie okno. I w każdym gołębniku jest inny kolor, żeby się nie myliły. Żeby się nie myliły. I ten. I półka służy, to jest daszek od woliery, bo tu jest, mam przejście na wolierę. O, odsuwam sobie drzwi. Drzwi są zrobione, odsuwane. Też powiem, jaka jest prościzna, bo ja jestem człowiekiem, nie jestem majętnym. To kupiłem sobie takie rajki, które służą do regipsów. Przykręciłem do tego kawałek blachy, łożysko do drzwi, nie kupuję jakichś tam systemów po 100, po 150 zł, czy ile, tylko takie po prostu sobie zrobiłem.
Najważniejsze, że sprawnie chodzą. No chodzą w miarę, na dole też, żeby to nie latało. I tu jest wyjście na wolierkę, gdzie gołębie sobie wychodzą na wolierkę. Ale jak wolierkę zamknę, to też tutaj idzie powietrze. Można sobie rękę przyłożyć, że czuć jak powietrze idzie, bo tu są takie po prostu po skosie deseczki. Tak, tylko tak. One właśnie, to powietrze nie uderza wprost do gołębnika, tylko ono delikatnie tutaj do góry. I do góry idzie. A gołębie tam po prostu mają ciszę. Mają ciszę, spokój. I tutaj wymiana, uważam, jest powietrze cały czas, a tam po prostu jest takie stałe, ta temperatura jest taka, ta powietrze jest takie stałe, bez przeciągu, bez niczego, bo tam też w gołębniku nie ma jakichś tam sufitów. Ja nie mówię, bo myślę, że może być i gołębnik taki zrobiony, że sufit będzie cała siatka i też może zdawać egzamin i też gołębie będą lecieć super, może jeszcze lepiej, bo będą więcej tlenu miały, ale jest warunek taki, żeby nie było przeciągu. No właśnie. Żeby nie było przeciągu. Tak jest, czyli tutaj ten gołębnik samców dosyć szeroki, bo jest 24 cele, aż 6 rzędów. Tak. Tu jest sporo, ale na samym dole akurat celki pozamykane. Tu są celki pozamykane. Po prostu uważam, że fakt, że nie mam nawet na tyle gołębi, żeby obsadzić te cele, ale myślę, że łatwiej po prostu, no, łatwiej będzie mniejszą ilością gołębi grać. Aczkolwiek młode, trzeba chować tych gołębi młodych więcej i myślę, że jeżeli zostanie młodych więcej, to i pewnie te cele się kiedyś otworzy, bo nawet jeżeli tu będzie 24 samce, to i tak jest miejsca na tyle i nie ma przepełnienia, nie ma jakiegoś tam problemu, nie będzie na pewno żadnego z tym. No bo w sezonie lotowym wiemy o tym, że tu siedzą tylko samczyki, a samiczki są na tym, na wolierach, nie? No. Także gołębnik jest przystosowany na docelowo na 96 gołębi. Ale gołębnik ma chyba około 7-8 metrów długości i w sumie tutaj to jest ponad 3 metry szerokości. No bo to jest dwa gołębniki, nie? Tak jest. Teraz przejdziemy do drugiego. Te możemy zasunąć. Nie uciekły. I tu jest korytarz. Tu jest przez ten korytarz tam sobie dwa gębniki, ale tam jeszcze nie są skończone. Nic nie będziemy widzieć teraz, no, że jest ciemno. Ciemno. Ale tam samice po prostu będą przechodzić na swoje gębniki i tu jest identyczny drugi gębnik samców. Tak jest. Tu już nie ma w dachu świetlika. Dziura jest ta sama, od której jestem sam, ale tu jest okienko takie wąskie i jak słoneczko wstaje od schodu, to tutaj tym samczykom już po prostu świeci. Czyli zakładam, że w ciągu dnia ich pan nie przyciemnia im. Nie, znaczy powiem tak, one jeszcze tutaj nie były praktycznie lotowane gołębie stąd, żeby po prostu w jakiś sposób kombinować coś, bo jeszcze to nie lotowałem. Ale jak tam będę się podpierał jednak tą przeszłością w Jaśle, nie miałem dookoła w gołębniku żadnych okienek, tylko był w dachu, był świetlik jeden i on był cały czas przysunięty taką szmatką, że w gołębniku był taki półmroczek. Nie było ciemno, tylko półmrok. I to dawało taki kapitalny klimat, te gołębie się czuły superowo. I myślę, że tutaj też zrobię to, no ale to mówię, no na razie trzeba wyczuć te gołębie, jak się będą zachowywać, jak ten. Ja kiedyś powiem tak, że zrobiłem w ten sposób, że miałem wolierę, gdzie samice siedziały na wolierze, wdowy oczywiście, i myślę, przyciemnię im, bo tak ktoś mówi, bo to pióra, żeby nie puszczały, żeby coś. Jak ja im przyciemnił takimi kartonami, tak za szybciutką to zdzierał całkowicie. Te samice tak się zaczęły łączyć sobą, gdzieś im ten klimat chyba, nie wiem, ten półmrok im tak odpowiadał, że masakra. I szybko to zerwał, także samice nie miały nic, tylko miały przód siatkę, spód ruszt, trzy strony, żadnych środowiek, tylko okrągłe drążki. Na drążkach siedziały. Aha. Na drążkach, no. I ten. I nie miały się gdzie parować za bardzo. Nie miały. Okrągły drążek taki dość gruby był. Dwa czy trzy te drążki były, żeby się wszystkie pomieściły na tych drążkach. Na ziemię, na tej kracie im było niewygodnie. One tylko tam... Nawet karmiłem samiczki, to jak zrobiłem trening i samce wygoniłem z woliery na trening, samice weszły do gołębnika głównego, nie tak jak tutaj. To były karmione w gołębniku, zjadały szybciutko, nawet nie tukły się po celach. Tylko ich przeganiałem na wolierkę i siedziałem sobie na wolierce. I powiem tak, wychodziło to w lotach, wychodziło to w ten sposób, że pierwsze loty, pewnie kilka lotów górowały samce.
te pierwsze loty. Później to tak wychodziło na remis. A później była taka przewaga samic jednak. Może nie powiem, że to super samice, żebym leciał super samicami czy coś, ale jednak ta twardość chyba, ta zawziętość, upartość, a właśnie po tej drugiej połowie lotów, to są loty już twardsze, 500-ki, maratony, takie ten, to jednak samice były lepsze samice, nie? Ale jeszcze raz podkreślę, że musi być gołąb, bo bez tego ani rusz. Bez materiału ani rusz. Moim zdaniem, w moim przypadku i w moim doświadczeniu. No. Także teraz wróciliśmy jeszcze do gołębnika młodych, a konkretnie do samic rozpłodowych, żeby właśnie zaprezentować kilka z nich. Na początku, co to za samica? To jest samiczka, to oczywiście oryginalna łepuch, samiczka 17 roku. To jest inbred, na, można powiedzieć, takie troszkę zapomniane gołębie, ale kapitalne gołębie. To jest inbred na tą złotą parę, Romario razy Enkelin. To jest samiczka rozpłodowa, ona też była w boksie, młode tam po prostu, znaczy nie, ona jest, tak, znaczy w boksach były, te gołębie wychowywają młode. I to jest właśnie inbred na tą złotą parę, Romario razy Enkelin, czyli te gołębie Werbrugena, nie? Tu mamy, o. Charakterystyczna barwa, bo taka szali. Tak, dlatego, że właśnie to jest zimbredowane, bo ja miałem te gołębie wcześniej, jeszcze miałem dzieci z tej pary, które były niebieskie, nigdy mi nie wyszedł szali, nie? A tutaj jest gołąbek, bo od dołu i od góry to jest właśnie ta para. I tą samiczkę łączyłem na wnuka tej pary też, Romario razy Enkelin, czyli syna bezpośrednio po synie z tej pary. I z takiego łączenia mam tutaj trzy gołąbki szali, dwie samiczki i samczyka i jedną z tych samiczek chciałem dać na aukcję. Tam na ten. Tak jest, także. Do tego, bo mówię, to są. Bo jeszcze do czego wrócę? Do tego wrócę, że z tych gołębi w moim olimpijczyku płynie krew, tych gołębi, tej złotej pary, i w moim tym super lotniku 504 też tam jest ta właśnie gołębie z tej pary Romario razy Enkelin, z tej złotej pary, nie? Prezentuję kolejną samiczkę, bo to mówię, no nie sposób ich tu wszystkich 40 czy ile pokazywać, ale uważam, że to jest samiczka z 12 roku. To jest 100% Marcel Albrecht. Ta samiczka od rodziny Łepuch. To jest samiczka, to jest córka takiej samicy o numerze, końcówka numeru to jest 90. To jest 90 i 89 to są siostry. Dwie samiczki, kapitalne gębie rozpłodowe samice. To są dokładnie te samice, wywodzą się po siostrze BAK 17. Tak, u braci Łepu. Czyli to jest właśnie jedna z nich, to jest właśnie matka tej samicy, ta 90. Ale ojciec tej samicy to jest 2555. To jest oryginalny Marcel Albrecht, tak samo. I przywieziony jako mały młody od Marcela Albrechta. I jest obrączkowany obrączką normalnie polską. No, u braci Łepuch, ale to jest oryginalny, przywieziony od Marcela Albrechta. I z takiego łączenia jest ta samiczka. Fajne gołąbki wydała. Ktoś powie, a nie leci, skąd może powiedzieć, nie? Trochę tych gołębi gdzieś koledzy mają. Spisują się superowo te gołębie. Aczkolwiek i u mnie mam gołębie już też, gdzie właśnie, czy w zeszłym roku na młode, czy w tym roku na młode, już te gołębie się fajnie pokazały z tej samicy. I bo ja sobie też robię imbredy, które po prostu na jesień nie zostawiam sobie do rozpłodu. Czyli mam po tej samicy dzieci w rozpłodzie i po tych dzieciach już też fajnie gołąbki pokazują się. Ale to są gołębie, które, bo ja jeszcze mogę powiedzieć na temat tych gołębi za czasów lotowania tam w Jaśle. Ktoś powie też, że te gołębie to są typowo gołębie na dłuższe loty. No może i tak, ale miałem takie sytuacje, że jako młode te gołębie waliły i to było w czystości. Albrecht na Albrechta łączone, te gołębie waliły po cztery konkursy czołowe w oddziale, nie? Gdzie był taki przypadek, powiem, gołębie z Wosa, gołębie jansenowskie, to miałem taką sytuację, że jako młody jeden konkurs, nie? Ale jako roczny już robił 7. Tam na 8 wkładań, bo ja tam na jedną 500 rocznego dawałem zawsze, nie?
robił 7. A jako 2-3-letnie to były gęby już nie do zdarcia. To są były gęby kapitalne z Bosa gęby, nie? Są. Zresztą mam te gęby dalej, nie? No, tam dzieci nie mam, bo to już stare to już pokończyły, wiadomo, nie? Tutaj mam drugą samiczkę też z Marcela Albrechta, która jest, można powiedzieć, spokrewniona z tą poprzednią, dlatego że ta jest wnuczka drugiej tej samicy 889. O, to jest, pokażemy jej skrzydełko. To jest tak samo, cały czas gołąbek był w rozpłodzie. Tu jest głowa tego gołąbka. Oczko. Ale jaka jest ciekawostka? Ona jest wnuczką tej 889. Ale bracia Łepuch mają takie dwa super gołębie rozpłodowe też. 508 końcówka, Marcel Albrecht oczywiście, 509. 509 był złączony z tą samiczką 889, a 508 był złączony z córką właśnie tej pary. I z tego jest ten gołąb. Czyli to jest, można powiedzieć, imbret na 508 czy na 509, nie? No bo może inaczej, powiem to tak. 509 był złączony z córką 508, a 508 i 509 to są bracia, nie? A między innymi tam jeszcze jest ta samica 889. O, tak będzie najłatwiej. I to jest właśnie ten gołąbek. To jest z takiego łączenia i bardzo fajne gołębie wydała. Powiem szczerze, że w tym roku była złączona też z synem małego Wosa do lotu. To mam chyba z tego łączenia 3 młode. Wszystkie 3 są. Bardzo fajnie leciały. Tu mam kolejną samiczkę. Ta samiczka z kolei to jest z Engelsa, z linii Julesa. To jest gołąb u mnie uchowany już, bo ja miałem 3 dzieci Julesa, ale już nie mam z tych dzieci ani jednego, tylko mam po prostu wnuki Julesa. O, to jest skrzydełko tej samicy. Ale ta linia jest super gołębi. I super gołębie nadają się na łączenie, na Marcele Albrechty, na Hobeny te gołębie, no przecież i olimpijczyki z takiego łączenia były. I ta samica, zresztą ja mam 2 siostry jeszcze jej i jednego samca. To mam właśnie bezpośrednio po synie Julesa. Super rozpodowy gołąbek był, super gołębie wydawał, no ale już mi zdech, to był 04 rok. Ale po tej samicy, tak powiem szczerze, do tej pory, co tam lotowałem, to jeszcze po niej nie zgubiłem gołębia. Tymi gołębiami, co miałem uchowane, nie? Po tej samiczce. Tu mam jeszcze jedną samiczkę, pokażę, bo no mówię, no nie ma sensu łapać wszystkich, pokazywać, bo to jest ich dosyć sporo, bo mówię, cała hodowla jest w Łepuchu. Można powiedzieć, wszystko mam, nie? Z Albrechtu mam, z Hobenów mam, z Kopmanów mam, z Wosów mam. Wszystko mam. Ale tu jeszcze chcę pokazać taką samiczkę z Hobenów też, to jest wnuczka Eldorado z jednej strony, z drugiej strony wnuczka Jeffersony, bo syn Eldorado był złączony, przepraszam, syn Jeffersony był złączony z córką Eldorado. To jest czysty Hoben i ona jest już u mnie wyhodowana, ale jest w rozpłodzie cały czas i fajne, bardzo fajne gąbki wydaje, między innymi w tym roku drugi lotnik sekcji to jest właśnie jej syn. Sekcji mówię tylko dlatego tyle, że nie mieliśmy liczonych wyników do oddziału, tylko do sekcji. Dlatego w sekcji. No. Tu zaprezentuję samczyka. Oryginalny od rodziny Łepuch. To jest płowy gołąbek. To jest syn małego Wosa. Mały Wos był złączony z samiczką Kopmana 82 końcówka. 82 i 83. To są samiczki Kopmana, super rozpłodowe samice tam u rodziny Łepu. To jest jego skrzydełko. Małego Wosa każdy zna, tą linię każdy zna. Kto się interesuje tymi gołębiami, to już jest gołąbek z 11 roku. On ma skrzydełko tutaj troszkę uszkodzone, ale to mu w rozpłodzie nic a nic nie przeszkadza. Bo lata sobie i... Tu kolejnego samczyka pokażę. Jeszcze raz podkreślę, że wszystkich nie będziemy łapać, bo jest tych gołębi dość sporo. Tutaj jest
z 15, a jeszcze na górze tam w Gojemniku z tyłu są, bo na razie to przerabiam wszystko, to jeszcze tam jest prawie 30, także wszystkich nie, ale takie gołębie kapitalne możemy zaprezentować, to jest gołąbek. Jest ten gołąb 20 z czego? Ojcem tego gołębia to jest Harley. Harley to jest syn Ripleya, a matką tego gołębia jest kapitalna samiczka o numerze 638, ma końcówkę. To jest samiczka Kopman 07 roku. To była samiczka, która wydawała kapitalne gołębie. To jest jeszcze matką tego gołębia. Myślę, że na pewno ona już nie znosi jajek, bo to już jest w podeszłym wieku, ale to była super samiczka, dlatego że po tej samicy ja miałem gołębie wcześniej, jeszcze tam w Jaśle, mówię, jak leciałem. To były super gołębie, super, naprawdę super gołębie. Z tej 638. I to jest właśnie syn Harleya razy 638. Tutaj kolejnego gołąbka zaprezentuję. To jest gołąbek 100% Marcel Albrecht. Bezpośredni gołąbek to jest od Marcela Albrechta. To jest jego skrzydełko. Chciałbym się pochwalić, bo tak dla mnie to jest zaszczyt duży. Mieć takie dwa gołąbki, to jest oryginalny Belg. 17 roku. Mam dwa takie gołąbki, a to za sprawą też mówię dobrego mojego kolegi, którego pozdrawiam, Rafała Pasonia, ponieważ on kupił tam kilka tych gołąbków u Marcela Albrechta i no po prostu ja wszedłem w posiadanie dwóch tych oryginałów. No. Także fajne gołąbki, mam gołębie po nich, no mam więcej tych gołębi, nawet po nich mam gołębie w rozpłodzie też, fajnie, fajna budowa tych gołębi, fajne gołębie. No i fajnie się pokazują już na ten wloty, na krzyżówkę do krzyżówki, to są gołębie superowe. Superowe gołębie. Ja bym powiedział tak pokrótce na temat Marcela Albrechta. To jest upartość, zawziętość, ale i to nie są gołębie wolne. To są też gołębie, uważam, szybkie gołębie, a kapitalnie nadają się na krzyżowanie nawet i z bosami, z kopmanami. Ja miałem łączenie takie Marcel Albrecht razy Kopman, syn tego Kopmana, tego super rozpłodowego gołąbka 02, był złączony na samiczkę Marcela Albrechta i jako roczny już ten gołąb wygrywał, w trójce siadał z 500, nie? Jako roczny w oddziale. No to... Jeszcze jednego samczyka zaprezentuję z racji tego jego kolor. To jest gołąbek z 13 roku, oryginalny łepuch, tak samo. 370 z 13 roku. To jest czerwony gołąbek, aczkolwiek takie, no nie wiem, ciemne. Część skrzydła ma ciemnego. Tak, ale to jest gołąbek. Bracia Łepu mają kapitalnego gołębia 65-35. To jego ojciec i tamtego gołębia ojciec to jest ten sam ojciec, tylko są inne matki. Więc tu jest tak, Engels, dlatego uważam, że te ciemne wrzutki to mają z Julesa, to jest Jules, w jego rodowodzie jest ten właśnie Jules. Jest tu wos w tym gołębiu, dlatego jest czerwony i taki specyficzny ma ten kolor. Ale fajny gołąbek i może akurat fajnie. Ktoś, kto zna się na barwach gołębi i tak dalej, to w komentarzu wam odpowie, skąd taka barwa. No ja powiem tak, nie mam więcej takich gołębi. I właśnie ja czytałem gdzieś, że jeśli taki wyszedł, to on już tego nie przekaże dalej. Nie, no właśnie, że nie bardzo po nim. Są czerwone gołębie po nim, są fajne gołębie, ale... Ale nie ma takiego. Ale nie ma takiego, no. Także teraz zaprezentujemy cztery gołębie, które znajdą się na aukcji. Zaczniemy od samicy Szali, co jest istotne, bo wcześniej rozmawialiśmy też o innej samicy Szali, która z tych samych gołębi się wywodziła. To była właśnie jej matka, tej samiczki. To jest kolor Szali, dlatego że to właśnie jest, tak jak powiedziałem, trochę z takiej już zapomnianej linii, z tych gołębi Verbruggenów. I to jest Romario Szali razy Enkelin 020, to jest właśnie
złota para, taka można powiedzieć rozpłodowa u rodziny Łepuch, tych gołąbków. I to jest, samiczka jest z 20 roku, bo mam dwie siostry, które są zimbredowane na tą parę, bo to jest syn, wnuk, ojciec to jest wnuk tej pary Romario Razenkerin, a matka to jest wnuczka, podwójna wnuczka nawet tej pary Romario Razenkerin, tej szali. Także to by jak gołębie, no w sumie wszystkie cztery gołąbki, które idą na aukcję, to już miały jak gołębie zostać u mnie, bo praktycznie z tej gołębi nie mam. Akurat tej samicy mam siostrę i brata z tego roku, nie? A tak one były po prostu, rodzice były łączone na inne gołębie, one są, były później uchowane, nie? I dlatego po prostu wychodziły gołębie szali. Ja powiem jeszcze taką ciekawostkę, że syn tej samicy, ona była złączona z Marcelem Albrechtem, z jednego z lotów usiadł pierwszy u mnie na gołębniku, nie? Tej samiczki. Akurat tej samiczki, bo kiedyś patrzyłem. To jest samiczka o numerze, tak mówię, z 20 roku 3466. PL0442-20-3466. Kolejnym gołąbkiem to jest gołąbek w czystości Marcel Albrecht. U mnie uchowany oczywiście. Gołąbek późniejszy o numerze PL0442-21-5340. To będzie prawdopodobnie samczyk. Aczkolwiek nie jest to pewne, ale pewnie samczyk będzie. To jest gołąbek w czystości Marcel Albrecht, tak jak mówiłem. Z tym, że matką tego gołębia to jest samiczka z 12 roku 1686. A 1686 to była samiczka córką 90-tki super rozpłodowej samicy urodziny Łepuch. Razy 90-tka była złączona samcem 25-55. Zresztą to w rudowodzie tutaj będzie wszystko wyszczególnione. A to jest imbred, dlatego że ze strony ojca to jest jak gdyby babcie to są siostry. 8, 8, 9 i 90 to są po prostu siostry samiczki. A ze strony matki, jak i ze strony ojca to są właśnie te dwie samice. Do tego gołąbka. I oprócz tego samce to są też w czystości Marcel Albrecht. Także to jest 100% Marcel Albrecht. Fajny, kapitalny gołąbek. Jeszcze ma... Skrzydła jego właśnie pokażemy. Tak, 5 piór jeszcze ma do spierzenia ten gołąbek. Kolejnym gołąbkiem to będzie samiczka o numerze PL21442. Numer 5363. To jest niebieska samiczka. Piękna samiczka na glazer oczku. Późna samiczka. Uchowana w boksie oczywiście. Fajnej budowy. Też można pokazać, jak na młódka to jest późne. Ale rodzice tego gołębia są kapitalne. Ojciec tego gołębia to jest syn Harley'a. To jest tego, co prezentowałem tam, niebieski. Harley tak, tak. Razy ta 638. A matka to jest jeszcze na obrączce jasielskiej 76-73 z 15 roku. Z tym, że ona była z takiej kapitalnej pary. Ojciec tej matki to jest 24-45. To jest Kopman Lindelauf. Gdzie matką tego gołębia to jest też 638 samica. Ja tu nie napisałem w rodowodzie, bo po prostu brakło mi rubryk, ale matką tego gołębia jest też 638. To jest też inbred trochę na tą samicę. Inbred na 638, to jest kapitalna samica rozpłodowa. A znowu babcią ze strony matki to jest samica o numerze 531. Ja tutaj napisałem w rodowodzie. 531 z kolei to jest pełna siostra 532. A 532 gołąbek to jest ojcem olimpijczyka u Sołdańskich. Ten gołąb jest u mnie, aczkolwiek już w tym roku nie plaszczył ze starości, nie? Ten 532. Także to jest super, super samica. Super pochodzeniem i... Czwartym gołębiem to jest gołąbek nakrapiany. To mówię, te gołąbki to miały zostać już u mnie, no ale z racji tego, że wydarzyło się, co się wydarzyło, trzeba było coś dać naszykować. Tak. To jest gołąbek
o numerze PL21442-5303. Tak jest. To jest też gąbek późniejszy, bo on ma trzy piórka wypierzone. To jest tak samo gąbek z boksu. I powiem tak, to jest, można powiedzieć, chyba już u mnie taki ostatni gąbek, który będzie do odstąpienia, dlatego że to jest z imbredu takiego syn razy córka super rozpodowego gębia Kopman 002. To jest, mówię, no jeżeli mam coś dać na aukcję, to tak jak Grzesiu mówił, Durlej, którego pozdrawiam też, dać to coś dobrego, nie? Coś kapitalnego. A tego 002 to chyba wszyscy znają, nie trzeba nic o tym dodawać. A dlaczego mówię, że to jest ostatni gołąbek? Dlatego, że w zeszłym roku zrobiłem też sobie takie imbredy chyba ze trzy i ktoś do mnie zadzwonił, jednego z nich odstąpiłem, nie? W sumie czy nawet dwa tam odstąpiłem, te gołąbki, ale taki jeden przypadek chcę przytoczyć. O, jeszcze może pokażemy, jak te gołębie się prezentują. O. To nie to, jak ktoś mówi, że jest wygłaskane, wy tego, tylko to jest taki gołąb. I mówię, no. I odsprzedałem takiego imbreda w zeszłym roku jednego, nie? I w tym roku na jesień też telefon do mnie, ten sam pan, mówi, że po tym gołąbku miał trzy młode i na młode loty już jako dwa chyba były na komplecie konkursu, jeden z czteroma konkursami, nie? I już teraz nie pamiętam, bo leciało mi z głowy, czy on jeszcze sobie w tym roku wziął takiego młódka imbreda, bo na pewno kupił ojca tego gołębia, dlatego już nie mam ojca tych gołębi. Dlatego mówię, że to już ostatni z takiego imbredu. To mówię jeszcze raz, to jest syn razy córka 002. Ale chcę tylko powiedzieć, że hodowca, który to kupił, to jest czołowy hodowca Polski, można powiedzieć. Przez kilka, nawet kilkanaście lat. Nie powiem nazwiska, nie chcę mieć nazwiska, bo powiem szczerze, że sam nie wiedziałem, dopiero później się dowiedziałem o tym, ale to jest naprawdę hodowca wysoka puła i przez kilkanaście lat w ścisłej czołówce w Polsce, przede wszystkim w Kiempę. I jest zadowolony, także gołębie są fajne, gołębie są spokrewnione wszystkie, typowo zrobione do rozpłodu. No. Także jeszcze podsumowując naszą dzisiejszą wizytę, muszę zapytać o to, jak teraz te plany najbliższe do sezonu lotowego, jak to będzie wyglądać w hodowli. Czyli ewentualnie karmienie, suplementacja. Rozmawialiśmy, że karma na razie ta zimowa. Tak, no karma zimowa, no to przed łączeniem trzeba będzie coś po prostu tam dołożyć mocniejszego. Trochę zmienić karmę na jakąś taką. Ja to stosuję taką lekką też, lekkostrawną. Tam właśnie tak. generalnie pan lekko karmi. Lekko, gołębie, lekko, nie? No. Ja uważam, że tak sam po sobie, że jak po prostu zjem coś lekkiego, lepiej się czuję. Jak się najem, to mi ciężko. No tak, ale załóżmy na przykład tak jak z tymi grochami na maratony rozmawialiśmy. No to chyba tak właśnie trzeba by było te gołębie troszkę tym, bo jednak gołąb tego białka potrzebuje i no nie wiem, no jest masę po prostu, ilu jest hodowców, tylu mistrzów, tyle jest sposobów, prawda? Każdy to ma inaczej. No ja myślę, że do tej może no powiedzieć diety, którą tam, do tej karmy, którą karmiłem, ja bym uzupełnił to trochę drobnym grochem nawet, no chociaż tak do środy gdzieś, to by po prostu powinno zaprocentować. Prawda? Tak, a ewentualnie jakaś suplementacja właśnie białkowa przy tym karmieniu lekkim? Znaczy właśnie, to jest tak, człowiek, mówię, uczy się cały czas, całe życie. Ja stosowałem białko po locie, prawda, żeby na odbudowę. Może trzeba było dać to białko gdzieś jeszcze w tygodniu, no nie wiem, może by to po prostu zdało egzamin lepszy. Fakt, dla mnie była zasada taka, że gołąb praktycznie do wtorku, jaki by to lot nie był, to on musiał być odbudowany, fajny, okrągły, pełny gołąb. I tego się trzymałem. Nie? No właśnie, czyli generalnie jeśli to lekkie karmienie, to było takie, powiedzmy, trzyfazowe karmienie. Trzyfazowe, tak jest. Podstawową karmą u mnie była karma lekkostrawna. Czyli to, no, znaczy to jest tak, jeszcze powiem, nie mylić z karmą jakąś dietą, nie? Typu tam dużo jęczmienia, tak. Jakieś sorgo i reszpady, nie? To musi być karma lekkostrawna po prostu, czyli ja to stosowałem karmę tak lotową Rapid z Versalagi, Active Life'a. Ewentualnie mrowca też tam ma takie po prostu. Czyli karmy. Taka drobna kukurydza. Drobna kukurydza, tak. Rafał właśnie też tą fajną karmę robi, tą lekkostrawną. Też właśnie teraz miałem. Także to ma być karma z zawartością ryżu pady, drobna kukurydza,
troszkę tam jęczmienia jest, nie, tam jest 10 składników tej karmy jest. I ta karma idzie u mnie cały tydzień, z tym, że zależy jaki lot, nie? W środę, załóżmy, daję tam z 50%, ja stosowałem Mariman, z firmy Mariman karmę lotową. I z Versalagi z plusa, Jerry Plus, Superstar, do tego dokładałem, ale na te pierwsze loty to do tej lekkostrawnej dokładałem tylko Jerry Plus. Marimana ten Super Winner, nie? To jest też karma lekka. To nie ma się co ukrywać. Czyli generalnie tak powiedzmy bazujemy na węglowodanach. No tak, karmy, na takich lekkich karmach i to myślę wydaje właśnie było przyczyną, że te maratony mi nie wychodziły tak, jakbym chciał, nie? No tak jest. A teraz jeszcze wracając do tego okresu, w którym teraz jesteśmy, czyli jak to w hodowli wygląda teraz opieka poza karmieniem, czyli ewentualna suplementacja? Tak. Całą, można powiedzieć, gębię dużo u mnie dostają podstawowe rzeczy, które po prostu mają, które uważam, że zapewniają im zdrowie. To jest propolis, pyłek kwiatowy. Ja go robię... Rozpuszczam go w wodzie i na karmę. I zasypuję później karmę pokrzywą czy czymś. Z Brokampa stosuję Endoxan i Areozol. Te dwie rzeczy na zmianę też idą. Znaczy powiem szczerze tak, praktycznie gołębie do wody każdy dzień coś dostają. To nie jest tak, że piją wodę czystą, tylko coś dostają, ale ziołowe takie naturalne rzeczy. Dużo naturalinę stosuję też, płynie do wody sobie daję. Oprócz tego uważam, że taką superową rzeczą, która ja to stosuję, można powiedzieć, drugi rok teraz, ale widzę, że są efekty i tam jest, można powiedzieć, taka bomba naturalności. To są warzywa, które mam zrobione. To mi też kolega podpowiedział i razem my zrobili Krzysiu z Waldkiem. I razem myśmy to zrobili nawet. Tam jest czosnek, tam jest cebula czerwona, cebula biała, żółta, burak fikłowy, chrzan, w tym jest seler, por. Praktycznie wszystkie warzywa to są zmielone przez maszynkę, zalane są od tym zakwaszaczem i to u mnie tam widziałeś w tej beczce. To jest od rok już minął, jak to tam leży. A jeśli chodzi o sezon lotowy, można powiedzieć, to ja tam, jeśli środki, takie suplementy, to może nie jest to strasznie dużo, ale coś trzeba tym gołębiom dać. Gdzie mówię, jeszcze raz podkreślę, że karma, może jeszcze wrócę do tej karmy, byśmy zaczęli mówić o tym trójfazowym karmieniu, ale skończyło się na tej lekkostrawnej i tak. Mówię, środa, czwartek, w zależności jak to po prostu, jaki lot, to idzie karma taka do tej lekkostrawnej. Czy krótkie loty to Jerry, dłuższe loty to już idzie ten Super Winner z Marimana, gdzie to jest też karma lekutka, albo no jeszcze tam z 30% Superstara, nie? Ale w piątek na te loty 300, krótkie loty, to już karma była lekkostrawna, do tego była energetyczna z Versalagi Energy Plus. I jeszcze niekiedy uzupełniane konopią, aczkolwiek teraz z punktu widzenia myślę, że może do końca ta konopia nie była potrzebna, może w innym tym, ale po prostu ja to tak dawał. U mnie to się sprawdzało i gołębie leciały i wygrywały i było dobrze. Nie? A jeśli chodzi o suplementy, to z herbocza stosuję aminowid, to są aminokwasy, stosuję je po prostu w czwartek, przed lotami dłuższymi w środę i w czwartek. Bo w piątek po prostu podaję z Brokampa probak ten. Probak. Nie. Carbopower i Cemka. Cemka. Razem do wody to po prostu podaję, razem z tym mieszam. A probak 1000 to idzie z sedoholem po locie. To są elektrolity. A dodatkowo jeszcze z tego, z herbocza stosuję elektroforty. To jest taka saszetka z elektrolit z cukrem grenowym. To nie jest drogie, a to dowodzi, jest już po przylocie. To jest po przylocie, po prostu gołębie jak mają to, te przelatują, to mają to w lodzie. No i tak to po prostu pokrótce wygląda, tyle było wszystkiego. Mówię jeszcze raz, musi być gołąb i musi być po prostu zdrowie. Wtedy to jeszcze jak się dobrze karmi, to już jest wszystko. Tak jest, czyli tym miłym akcentem na dziś sobie zakończymy. Ja chciałbym życzyć, no bo powiedzmy, że tutaj dopiero rozpoczyna się przygoda z gołębiami na nowo. Czyli chciałbym życzyć sukcesów takich, które były wtedy, a myślę, że jeszcze większych. Znaczy, no ja mam takie same nadzieje i powiem szczerze, że nie byłoby sukcesu, gdybym nie poznał rodziny Łepuch i im zawdzięczam po prostu
te sukcesy, które zdobyłem i ich gołębiom, bo one mi do tego się przyczyniły, pomogły. Wiadomo, ludzie są różni, jedni chwalą, inni ganią, ale jeżeli ktoś ma te gołębie, to się ze mną zgodzi w 100%, to są kapitalne gołębie. A kto nie ma, to będzie gadał to, co mu pasuje, taka jest prawda. Mówił to czy tamto, ale to gołębie to jest jedno, hodowla to jest drugie, a ludzie to jest trzecie. To są ludzie, których po prostu, żeby tacy byli wszyscy, to by było całkowicie inaczej na tym świecie. Są bardzo, bardzo dużo po prostu pomogli mi i jest takie powiedzenie, które już mówiłem, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Byłem w różnych sytuacjach i jednak pan Krzysiek po prostu wyczuł sprawy, wiedział sprawy różne, bo też miał różne propozycje, ale po prostu wiedział, że sytuacja jest inna, nie do końca taka, jak ktoś mu opowiada. I za to jestem mu wdzięczny, bardzo dziękuję i za wszystkie, mówię, rozmowy, które po prostu one mnie motywują, budują z panem Krzysztofem, jak rozmawiam, bo więcej z Krzysztofem rozmawiam. I mówię jeszcze raz, no, chciałbym im serdecznie za to wszystko podziękować, przynajmniej w ten sposób. No. Tak jest, także serdecznie pozdrawiamy rodzinę Łepuch i życzymy wszystkim hodowcom dobry lot. Dobry lot.